żarty się skończyły. Naprawdę żarty się skończyły, bo koniec jest bliski. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, to znaczy, że nie usłuchał słów, które przekazuje dzisiaj nam Ewangelia. Koniec jest bliski i nikt przed nim nie ucieknie. Najsprawiedliwszy i najgrzeszniejszy człowiek zobaczy koniec, swój koniec. Pomimo iż człowiek jest w głębi duszy nieśmiertelny, to jednak jego ciało umiera i wszyscy staniemy przed obliczem śmierci. I to się nazywa końcem świata. Moi drodzy, weszliśmy w XXI wiek, który zaczął się od momentu, kiedy upadły dwie wieże w Nowym Jorku, a świat usłyszał o terroryzmie. 20 lat później, chociaż nikt się tego nie spodziewał, że po wydarzeniach II wojny światowej w Europie może znowu zapanować wojna, dzisiaj wiemy, że jest ona bliżej niż się nam mogło wydawać. Co nas czeka? Tylko jedna rzecz jest pewna. Czeka nas koniec i nikt przed nim nie ucieknie. Świat będzie miał jakiś koniec. Mówią o tym zarówno ludzie wierzący, jak i niewierzący. A jak będzie na końcu? Ewangelie dosyć dobrze opisują koniec świata. I wydaje się, że wchodzimy w okres, kiedy wielkim wyzwaniem XXI wieku nie będzie zmiana klimatu, nie będzie wojna, nie będzie sztuczna inteligencja, nie będzie kryzys ekonomiczny. Chorobą XXI wieku będzie samotność. Na świecie będzie żyło 10 miliardów ludzi, a każdy z nich doświadczy w jakimś stopniu samotności. Moi drodzy, nie uciekniemy przed tym. Bo chociaż w Kościele wydaje się, że jest mnóstwo ludzi, to wielu przychodzi tutaj samotnie i doświadcza głęboko swojej samotności. Bo samotnym można być w rodzinie, kiedy ludzie mijają się obok siebie i się do siebie nie odzywają. Samotnym można być w pracy, kiedy człowiek jest uczciwy i doświadcza z tego powodu niesprawiedliwości. Samotnym można być w internecie, bo człowiek liczy, że polubią jego posty, ale tak naprawdę nikt nie wie, kto jest po drugiej stronie. Czeka nas wielka choroba samotności. Ludzie będą płakać za drugim człowiekiem. Jak mówiły dawne przepowiednie, człowiek za człowiekiem będzie szedł po jego śladach, żeby go znaleźć i spojrzeć w oczy drugiemu człowiekowi. To jest koniec świata. Mieć obok siebie człowieka i być bardzo samotnym. Samotność bywa też niebezpieczna. W samotności człowiek rozmyśla i widzi swój koniec i obawia się, czy zostanę sam, kiedy przyjdzie na mnie godzina. Czy będzie miał mi kto podać kubek wody? Czy ktoś będzie w stanie zmienić mi posłanie? Czy ktoś potrzyma mnie za rękę, kiedy będę wydawał ostatnie tchnienie życia? Czy będę odchodził w samotności? Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia to jest wielka przestroga Chrystusa, bo samotnym nie jest ten, do kogo nie przychodzą ludzie. Samotnym jest ten, kto nie zauważa Chrystusa w innych ludziach.
Bo zauważcie, że zarówno sprawiedliwi, jak i niesprawiedliwi nie zauważyli, że kiedy był głodny, to jedni dali mu jeść, a drudzy tego nie zobaczyli. Kiedy był spragniony, jedni go napoili, a drudzy tego nie zauważyli. Dwa różne doświadczenia samotności. Jedno prowadzące do Chrystusa, a drugie, jak mówi sam Pan Jezus, na wieczne potępienie. Niektórzy zastanawiają się, na czym polega piekło i widzą je jako karę ognia wiecznego. Ale ja się boję innego piekła. Ja się boję takiego piekła, gdzie moja samotność zakończona będzie słowem amen. Naprawdę, na zawsze. Być na zawsze samotnym. Nie móc powiedzieć słowa do nikogo. Zostać z samym sobą. To jest choroba, której powinniśmy się bać. Kiedy czytamy opisy końca świata, zarówno te ewangeliczne, jak i te przekazane przez wielkich świętych, okazuje się, że w momencie pojawienia się Chrystusa są dwie różne reakcje. Po pierwsze, jest popłoch. Zło ucieka przed Chrystusem Królem. Ojciec Joachim Badeni mówi, że na końcu czasów miał taką wizję. Widział zło, które uciekało jak karaluchy. Zło, które mieniło się jako wielkie, potężne, jako czerwony smok. Nagle jest zwykłym robakiem, bo Chrystus wrócił zapanować nad światem. A co robią ludzie sprawiedliwi? A ludzie sprawiedliwi podnoszą głowę i mówią: nareszcie, czemu tak późno? Cieszą się z powrotu Chrystusa. Moi drodzy, nieraz towarzyszyłem ludziom przy momencie śmierci. Nie spotkałem człowieka, który po wyspowiadaniu się, po rozgrzeszeniu, odchodziłby z tego świata bez spokoju na twarzy, bez uśmiechu na ustach. Bo to jest wybawienie. To jest moment, kiedy jesteśmy już wolni od samotności, bo zostaliśmy zaproszeni do prawdziwego dialogu, do rozmowy z Bogiem Ojcem, Synem Bożym, Duchem Świętym. Kiedy wreszcie jako wspólnota Kościoła wejdziemy do nieba, żeby tam nikt nie był samotny, żeby nikt nie pomyślał, że musi zostać sam ze sobą na wieczność. Moi drodzy, Niedziela Chrystusa Króla to jest dobry moment do tego, żeby pomyśleć o momencie swojej śmierci, żeby się na ten moment przygotować. W moim zgromadzeniu co miesiąc odprawiamy Dzień Dobrej Śmierci i ktoś pomyśli, to takie przygnębiające i takie straszne. Wręcz przeciwnie. Człowiek powinien być gotowy. Bo ze śmiercią nie radzą sobie tylko ci, którzy ją zbagatelizowali, którzy się na nią nie przygotowali. Uroczystość Chrystusa Króla, ostatnia niedziela w roku liturgicznym, to jest przypomnienie, że umrzemy, że przyjdzie taki dzień, kiedy nasze problemy zejdą na dalszy plan, a pojawi się pytanie: i co teraz? Co stoi przede mną? Jeden z moich ojców duchownych mawiał: żyj tak, jakbyś miał umrzeć, ale umieraj tak, jakbyś miał żyć. Dlatego chciałbym dzisiaj z wami odmówić modlitwę do Pana Jezusa o dobrą śmierć. Powstańmy. Będziemy powtarzać
O najmiłosierniejszy Jezu, zmiłuj się nade mną. Powtórzmy. O najmiłosierniejszy Jezu, zmiłuj się nade mną. O Panie Jezu, Boże dobroci, Ojcze miłosierdzia, oto stoję przed Tobą z pokornym i skruszonym sercem i polecam Ci ostatnią godzinę moją oraz to, co, mnie w niej czeka. Gdy nogi moje zdrętwiałe ostrzegą mnie, że droga tego życia już się kończy dla mnie wtedy, o najmiłosierniejszy Jezu, zmiłuj się nade mną. Gdy ręce moje drżące i skostniałe nie będą już mogły uścisnąć Ciebie ukrzyżowanego i mimowolnie opuszczę Cię na łoże boleści mojej wtedy, o najmiłosierniejszy Jezu, gdy twarz moja blada i zsiniała wzbudzi w otaczających litość i przerażenie, a włosy moje śmiertelnym potem zwilżone, na głowie mojej powstawszy, zapowiadać już będą bliski mój koniec wtedy, o najmiłosierniejszy Jezu, zmiłuj się nade mną. Gdy uszy moje, zamykając się na zawsze na głosy ludzkie, otworzą się na usłyszenie głosu Twego, mającego wyrzec nade mną wyrok ostateczny, o losie moim na całą już wieczność stanowić mający wtedy, o najmiłosierniejszy Jezu. Gdy wyobraźnia moja okropnymi widziadłami miotana w smutku śmiertelnym zanurzać się będzie, a wspomnieniem nieprawości moich i bojaźnią sprawiedliwości Twojej zatrwożona, z duchem ciemności usiłującym odwrócić mnie od pocieszającego widoku miłosierdzia Twego i wtrącić mnie w przepaść rozpaczy, ostatecznie pasować się będzie wtedy, o najmiłosierniejszy Jezu, zmiłuj się nade mną. Gdy słabe serce moje, boleściami wycieńczone, śmiercią przerażone w walce przeciw nieprzyjaciołom zbawienia mojego omdlewać już będzie, wtedy, o najmiłosierniejszy Jezu, zmiłuj się nade mną. Gdy już na znak nadchodzącego zniszczenia mego z oczu moich ostatnie łzy spadną, racz je przyjąć na dowód żalu serdecznego, bym skonał jako ofiara pokuty i w onej straszliwej chwili wtedy, o najmiłosierniejszy Jezu, gdy krewni i przyjaciele moi wokoło mnie zebrani nad moim opłakanym stanem rozczulać i wzywać Cię będą wtedy, o najmiłosierniejszy Jezu, zmiłuj się nade mną. Gdy wszystkie zmysły we mnie już przygasną i cały świat zniknie przede mną, a ja w boleściach śmierci i w ostateczności jęczeć będę wtedy, o najmiłosierniejszy Jezu, gdy ostatnie westchnienie serca mego duszę moją z ciała wypierać już będzie, przyjmij je za wyraz swej świętej niecierpliwości, by co prędzej połączyć się z Tobą i wtedy, o najmiłosierniejszy Jezu, zmiłuj się nade mną. Gdy dusza moja po raz ostatni poruszy me usta i świat ten już opuści na zawsze, zostawiając ciało moje zsiniałe, zimne i bez życia, przyjmij to zniszczenie istoty mojej jako hołd złożony ode mnie boskiemu majestatowi Twojemu i wtedy, o najmiłosierniejszy Jezu, gdy wreszcie dusza moja stanie już przed Tobą i ujrzy po raz pierwszy jasność nieśmiertelną majestatu Twego, nie odrzucaj jej od oblicza Twojego, ale racz mnie przyjąć na łono miłosierdzia Twego, bym chwałę Twoją wyśpiewał wiecznie i wtedy. Niech się tak stanie. Amen.